Siemanko koty, z tej strony Maciek, 1000 Reps Workout. Witam Was na swoim kanale. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, jaka skakanka najbardziej nadaje się do crossfitu. Jak przed chwilką zobaczyliście, skakać można na wszystkim. Podwójne skoki można skakać i na najtańszej skakance za kilka złotych, i na fajnej skakance. To jest akurat Roach Fitness SR1 z długimi rączkami. Najczęściej w treningach crossfitowych wykorzystane są podwójne skoki, double unders. I która skakanka będzie najlepsza? Posłuchajcie, według mojej opinii najlepsza będzie szybka skakanka z fajnymi łożyskami, z cienką linką. Ta skakanka da nam największą przewagę w treningach dnia, gdy dobrze skaczemy. Jak widzieliście, jako pierwsza skakanka, to tania skakanka, która jest bardzo fajna, ona jest super. Do freestylu to jest według mnie najlepsza skakanka, natomiast ona będzie zdecydowanie wolniejsza. Zdecydowanie dużo więcej energii będziemy musieli poświęcić, żeby wygenerować większą moc. Tutaj poprzez fajne łożyska, cienką linkę, prędkość jest olbrzymia i gdy nasza technika jest dobra, wyniki w treningach dnia są zachwycające. Ja widzę, jak moje grupy trenują. To jest kilkanaście powtórzeń szybciej na kilkudziesięciu podwójnych skokach, a więc gdy mamy wiele rund, gdy mamy AMRAP, tudzież gdy mamy dużą objętość doubli, w tych eliminacjach do Gamesów było chyba parę razy po 300 czy po 200, więc tutaj robotę robi już lekkość, szybkość, tak? Tu w crossficie najważniejsza jest intensywność oraz czas, więc na zawodach wygrywa ten, kto tak naprawdę ma szybszą skakankę. Szybka skakanka, cieniutka linka daje nam przewagę nad przeciwnikiem, który skacze na wolniejszej skakance, bez łożysk, tudzież na grubszej lince. Dodatkowo, przez to, że linka jest cieniutka, musimy wygenerować niewiele mocy, a więc nie puchną nam ramiona, a trening jest jakby sprawniejszy, więc na pewno do crossfitu najlepszą skakanką będzie skakanka z cieniutką żyłką. Fajnie, jak ma jeszcze łożyska, które się super kręcą, to może pozwolić nam wygenerować jeszcze więcej prędkości przy minimalnym zużyciu energii, czyli mówiąc prościej, nie naszarpiemy się, nie umęczymy się tyle, a będziemy skakać szybko i double będą wpadały nam bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo sprawnie. Więc w mojej opinii najlepszą skakanką do crossfitu będzie cieniutka skakanka z łożyskami i dłuższymi rączkami. Trzymajcie się, hej!